A ja przy okazji sobie potestuję Spidery. Jest bardzo mało informacji o tym sieci. Sam szukałem tego, bo ja używam Spomba. I no, szukałem informacji nawet na zagranicznych forach jakoś tak, ale jest mało. Są filmy jakieś pokazane, jak to, że niby to super i tak dalej, filmy reklamowe, ale nie do końca wiedziałem, jak ta rakieta działa, bo nie ma tak jakoś tego dokładnie wytłumaczonego, a więc zasada działania tego to jest takie, że nie wiem, kiedyś to się nazywało chyba Crash Pol albo jakoś tak, były takie już rakiety, które miały po prostu magnesy. Tutaj są, nie wiem, Andrzej, zobacz, żeby to było fajnie widać. Widać dobrze? Możesz się odzywać, tylko powiedz, czy dobrze widać. Oko, czekaj sekundeczkę. Muszę coś sprawdzić, ale... No coś się wyłączyło przez przypadek kamera. Ale widać, tak? Tak. No i tutaj są, patrzcie, tutaj to działa tak, że są magnesy. To można w ten sposób niby się to może otwierać, nie? Na 4 części. No i to przede wszystkim tyle, żebyście wiedzieli. Tu jest jakiś taki mechanizm na dole, który ma chyba pilnować tego, żeby ta rakieta była otwarta. Że jak już raz się otworzy przy uderzeniu o wodę, to żeby z tego rzeczywiście wszystko wypadło. No i dzisiaj bym chciał to sobie potestować, jak to wygląda, bo w kwietniu jadę, pod koniec kwietnia jadę znowu na zawody Monstera w Czechach. No i mówię, jak tak to było zachwalane gdzieś tam na Facebookach, ta rakieta, no sprawdzimy, jak to wygląda, czy to będzie lepiej działać niż klasyczny spomp. Do tego kupiłem sobie nowy kołowrotek do spoda. Spod jest stary, zeszłoroczny już, to Grace'a jest Distance Spot, tak to się nazywa? Tak, Distance Spot Grace'a. Kupiłem sobie ten nowy kołowrotek, to od razu sobie też potestuję same fajne zakupy, to jest ten Emblem Spot. To każdy ten, pewnie zna, nie? Tam dużo pytań jest tego, tam polecają jakieś tam te Shimano są spody, emblemy, okumy. No ja ten akurat w promocji go trafiłem w dobrych pieniądzach, więc nawinę sobie na to plecionkę, podkład, zobaczymy jak to jeszcze będzie, ile tego wszystkiego tutaj wejdzie, to wam pokażę, jak ja to robię, żeby to wszystko jakoś do kupy skręcić. I piątki, żyłki, 280 metrów. To też na bogato. No nie jest ten, a plecionki, ja mam plecionkę do tego, słuchajcie, plecionka do spoda, ja się nie pieprzę, Aliexpress, czy tam, o tak, on mi wam pokaże, jakiś tam Aliexpress, to jest 20, 25 funtów, testowa 500 metrów. Nie ma co, jeżdżę raz w roku na zawody rzutowe, ja sam bardzo mało spoda używam, bo albo łowimy gdzieś blisko, czyli rzeki to się przeważnie blisko łowi pod nogami, 5 metrów, więc nęcić mogę sobie łyżką, a jak jest gdzieś dalej to ponton bądź łódka, więc bardzo mało tego używam i nie mam zamiaru inwestować w samą plecionkę 500 zł. Bez sensu robota, na te parę razy plecionka z AliExpress w zupełności wystarczy, a troszeczkę tam w internecie poszperałem informacji, nie złania, nie szczępi się, nie rozwarstwia. Tak jak mówię, to tylko spod jest, tutaj się z tym nic nie dzieje, na to się nie łowi. A i tak przypon strzałowy będzie, nie powinno się zrobić. Chodzi tylko o to, żeby dalej latało. Słuchajcie, patrzcie, moczę sobie plecionkę w wodzie, nie mieliśmy wiadra, ale ten znalazłem stary baniak, tu płynie do spryskiwaczy, to niczemu nie zaszkodzi, więc nalewam wody, niech to sobie tutaj pół godziny popływa, bo jest akcja taka, że jak plecionkę suchą nawiniecie na kołowrotek, a później będziecie tym rzucać, przy spodzie prawdopodobnie nie powinno się nic dziać, bo on jest lekki, idzie po powierzchni, ale przy zestawach, jeżeli na sucho plecionkę nawiniecie, a ona później wodę złapie, to może wam szpulę zepsuć, bo ona jak ją wyciągniecie z wody, tą plecionkę nawiniętą na szpulę, ona pęcznieje, nie? I po prostu może ścisnąć szpulę, zdarzały się takie przypadki już. Więc lepiej namoczyć to, żeby ten... No i później może spadać, ale to jest kolejny powód, że jak ona spęcznieje, to może wam jak pod sam rant nawiniecie, co akurat przy spodzie jest bardzo wskazane, żeby jak najwięcej, żeby najłatwiej schodziło, no to ona po prostu później może wam spadać, nie? Także ja sobie to namoczę tutaj, tak o, w tym wiaderku i ten, jak się namoczymy tutaj sobie ten, przy ognisku jakieś kiełbaski upieczemy, jak się namoczy, to wam pokażę, jak montuję dalej zestaw. Nagryba? Nagryba. Patrzcie, Sławek rybę złowił. Akurat jedliśmy. Kiełbasa, sałatka, jeszcze pełna buzia. A tu ten. Wczoraj podnęciłem tutaj. A, podnęcił. Wczoraj mówiłeś, że te wyjemy, to się to i będzie działo, nie? Ja zawsze trafiam. Ale numer, będzie film z rybami. Ja pierdolę, w lutym mamy jeszcze rybę. W lutym? Szok. Mistrz. Nie. A co to, karp jest? Kurde, coś fajnego. Leszcz chyba. Taki 5-kilowy? Leszczor. O, leszczyk. Leszczor. Tego tu do dziury przyciągnę, wiesz? Ale dobra, jest. No i pierwsza ryba w tym roku spokojnego żeru, o, w ten sposób powiedzmy, bo to nas nie połapali. No. Leszczor, ale zimno, aż mi się nie chce patrzeć na to, jak ty go trzymasz w ręce. Patrzcie, tu normalnie pętla w pętlę sobie zakładacie. To jest proste. Kurde, nie wiem po co o tym mówię, ale powiem. Pętla w pętlę i w przeciwną stronę do tego, jak się kabłąk będzie kręcił, nie? Kabłąk się kręci w tą stronę, więc to musi być tak zrobione, żeby to tą pętlę zaciągało, jak ten, nie? Czyli wiecie o co chodzi? Będzie się luzować i się będzie kręcić. Nie nawiniesz. Pani w drugim rzędzie proszona jest o niezabieranie głosu. Brawo, wszyscy egzamin zdaliście. Teraz tak, patrzcie, tu jest w tych dajwach jest taki fajny gadżet. Zaraz Andrzej zrobi zbliżenie. Tu jest. O. Patrzcie. Tu jest taki fajny gadżet, żeby węzeł do tego włożyć. Widzicie, takie jest wyżłobienie. Tutaj jest taka ciekawa sprawa. Po prostu ten węzeł tutaj wkładacie i w tym momencie już się nie powinna robić buła taka w trakcie nawijania. Teoretycznie. A w praktyce to teraz weź tu człowieku traf, żeby to akurat w tym było, nie? Przydałaby się jeszcze asystentka. Nie, chyba sobie jakoś poradzę. Chciałem zrobić podkład z żyłki, ale nie wziąłem żadnego kołowrotka z wolną szpulą, żeby to poprzewijać. Więc nie będę cyrkował. Brudzi. Wiecie? Będę miał żółte rączki. No to nic złego się nie dzieje. Barwny z tego wychodzi. Dość mocno palcem naciskasz na to? Nie. Nie, tak luźno, nie chcę za mocno tego, za ciasno tego nawijać. No to co prawda moczyła się ta plecionka tam pół godziny, nie? Ale to nie ma chyba za bardzo znaczenia, żeby to mocno było. Po prostu tak, żeby nie spadało, nie? Nawój na tym powrotku widzę, że jest taki dosyć w porządku, więc... Jak zaraz? Nie ma... Jakichś tam innych takich starych kołowrotkach taką grubą żyłkę, plecionkę to jest, wygląda na sumową. Gdzieś kiedyś kupiłem używane te kołowrotki. Prawdopodobnie zacznę od takiej. To wygląda jak 40, może grubsza, nie? 50. Zacznę jako takiej. Zobaczymy, czy to nie będzie za grube. Ewentualnie mam jeszcze później inną. Ale myślę, że będzie dobrze. Teraz węzeł, żeby Dawid porządnie zrobił. Mówiłem ci, że już od tego roku z Dolmeczą nie zrobisz egzaminu. Nie? Nie mówiłem ci? Nie. Skąd wiesz? Kaśka nawet osobiście do instytutu dzwoniła do Sztambergu. I co? Babka powiedziała, nie, od tego roku z Dolmeczą nie ma szans. Do czerwca lub lipca na ich stronie stoi info, że można było w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim. No. A później właśnie od tego czerwca lub lipca tylko w niemieckim. Koniec. Ale bajer. Nie chcą, kurde, ten. Nie możemy pika. No powiem ci, myśmy tak ze Sławkiem na ten temat rozmawiali, ty, no kurna, ja tam też po niemiecku nie mówię perfekt, dużo rozumiem, ale pewnie są mi tacy, co pewnie wiesz, zdali egzamin w języku polskim czy tam innym. Nagrywasz to? No, cały czas. I ten... Patrzcie, już wyszedł, jest taki, kurde... Można dosyć krótko go obciąć, do tej pory jakoś nigdy z nim nie miałem problemu. Pokażę wam na grubym, po prostu żeby to łatwiej było ten... Robicie sobie pętlę i tak jak węzeł bez węzła. Żyłeczka. Patrzcie. Jak to się robi, to wam pokażę, bo tą żyłkę miałem dać na podkład. Zrobisz zbliżenie, Andrzej? Oczywiście. O, bliżej. Patrzcie. Działa to w ten sposób, że bierzecie sobie o tak, składacie żyłkę na pół, czy tam grubszy kawałek, w tym momencie moją ostrzałówkę, przekładam przez oczko, składam to tutaj i normalnie owijam tak jakby wokół haczyka, nie? Tak jak robicie węzeł bez węzła do tego, do przyponu. I tutaj po prostu kilka razy tam owijacie sobie to. Tak jakby ta grubsza żyłka w tym momencie tutaj, tam przypon strzałowy to był trzonek haczyka. Tu macie dobrze to widać, jak jest właśnie nawinięte. Tak, macie ten, nie? I później po prostu znowu powrót. Tutaj powrót dokładnie w ten sam sposób, gdyby tak jakby ten, jakby to był oczko haczyka, nie? Zaciskacie, fakt, że tutaj mało nawinąłem trochę tego, ale to trzyma. Myślę, że 7 do 10 razy nawinąć jest wystarczająco. No, znaczy też uważasz, bo tam za dużo przed tym nawinąłem, dlatego mi nie wyszedł, no. Bo na plecionkach to trochę inaczej. Ale trzyma bez problemu taki węzeł. Tak to robię, tak mi to od kilku lat się sprawdza. I ten, nic. Tam można jeszcze takie są, że widziałem triki, że tam robią przez oczka, za to rozwiążą tam jakieś supełki czy coś. Ale mi się z tym nic nie dzieje, po prostu zaciągam na wszystkie te. Można fajnie, króciutko to obciąć przy samym tym i nic się nie dzieje. No i takie coś mam, nie? Dobra, to tyle by było. Tutaj już z tą grubą plecionką, która będzie... Czekajcie, trzeba uciąć jeszcze. Z tą grubą plecionką tutaj już nie będę robił cyrków żadnych. Tak jak mówię, na tym nie będą żadne ryby holowane, to tylko będzie do rakiety. Więc tutaj... Jakoś tak w miarę krótko staram się to obciąć. Wziąłem nożyczek. Na pewno ci zawsze można troszkę zapalniczką przypalić. Wiesz co, nie. Nie? Nie, Andrzej, w tym wypadku nie. Przy przyponie tak, a tutaj nie. Może bo ja już zrobiłem, wiesz co jest? Twardnieje i wali po przelotkach. No. Dlatego lepiej zostawić to nawet takie, że to jest trochę ten sfuzlowane takie, ale to jest przynajmniej miękkie. A jak to przypalisz tutaj, to się zrobi ten, no i to później raczej może hamować. Przy przyponie, jak przypony robicie, czy wiążecie ledkory, czy tam jakieś inne rzeczy, to tak, to jak najbardziej można, nie? No nie, na pewno nie niszczy tego przelotek, szkliwa na przelotkach. Tyle starczy. Weź pod uwagę, że to jeszcze do góry. Wiecie co? Chyba odetnę tego więcej, tak, bo ta plesionka ona i tak jest, ja sobie tego odetnę więcej. Ile daje przyponu strzałowego? Normalnie powinno się dawać tyle przyponu strzałowego, żeby... ja sobie później to odetnę, nie? Ten nadmiar. To wam zaraz pokażę. Przyponu strzałowego daje tyle, że po prostu ten przypon był tam, nie wiem, dwa zwoje na szpuli już, nie? Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Żeby nie za dużo tego, no bo to wiadomo, że to jest grube, to będzie zmniejszać zasięg rzutów, a tam gdzie jadę, tam no, liczy się ta odległość. Ja myślę, że 10 metrów tego strzałowego przyponu jest. No jest, a to jest za dużo dla mnie, wiesz? Znaczy na razie tam, no... Ale do czego chciałem pokazać, tylko jak ja to robię, co nie znaczy, że to wy też tak musicie robić, bo ja nie jestem żadną wyroczną tutaj, ani ten, ale to ja to robię w ten sposób, że tak sobie patrzę, widzicie, teraz już mam tutaj 3 obroty, i tyle zostawiam, więcej nie daję, bo to już w zupełności wystarczy, że teraz Jak tutaj trzymacie, to cały ciężar rakiety już jest tutaj na tym przyponie strzałowym, na szpuli, więc ta cienka plecionka nie przenosi w ogóle siły, nie? Tylko ten przypon strzałowy. No i później tutaj ta odległość, powiedzmy, no to tam, no to gdzieś tak w połowie wędki, nie? Żeby tam ten zwis tego był do regulowania. Wiadomo, że to apteka nie jest, ale na potrzeby tego testu, no po prostu nie chce mi się tego odcinać, żeby mnie śmieciło. Zostawię to tak, jak to jest. I zaraz pójdziemy, porzucamy tym nowym Spiderem. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Tam pójdziemy chyba na jedynkę, co? Tam na tą plażę, czy nie? Chcecie się przejść? No, możemy. Bo tam jest dużo tych kamieni takich drobnych, tego żmijku, no. To tym będzie można walić do wody. Okej, dobra, tak, to wiąże rakietę i wiążemy i zaraz będziemy rzucać. W przeciwieństwie do Spomba, tu nie ma tego mechanizmu z przodu, więc możesz po prostu sobie wziąć, nabrać i zamknąć. Tu nic nie ma, tylko te magnesy, one się nie zepsują, nie? Się odparł. Powietrzu. Ale to przez to, że był niedokładnie zamknięty. Prawda jest taka, my żwir ładujemy. No tak. Wiesz, to jest tak, że jak ten żwir naładujesz i on między te magnesy wejdzie. No dokładnie, piasek. To ten. Nie domyka dokładnie. Dokładnie. Ale myślę, że trochę poćwiczę i będzie dobrze. I co, polecasz? Czy polecam? No. Nie wiem, sprawdzę to na zawodach, jak będę rzeczywiście sypał kukurydzą i kulkami, bo to wiadomo, że się będzie całkiem inaczej zachowywać niż piasek, tak? Dokładnie. Poza tym, wiesz, takie rzucanie na pałę przed się, to powiedzmy tutaj teraz bez jakiegoś wielkiego treningu i przygotowania te 70 metrów jestem w stanie rzucić. Tam, gdzie jadę na te zawody, to trzeba gdzieś w granicach tych 100 metrów łowić, dalej już chyba nie wolno, bo tam chyba w maksymalnym tym jest 120 metrów do połowy łowiska, więc na te 100 metrów w zupełności, no tak, na pewno jest łatwiejsze, bo teraz sobie wyobraźcie, że macie tą kukurydzę, wiadro z kukurydzą, no to po prostu wkładasz, zamykasz, wiadomo, że kukurydza między tam, bo tutaj chodzi o ten drobny piasek, który między magnesami zostaje, nie? Który ten, kukurydza takiego czegoś nie ma, więc to bez problemu, no. To jest szczelne, więc tak jak czytałem gdzieś tam, to można do tego jakieś dipy czy jakieś zupy wkładać, no to jak najbardziej. Teraz pięknie poszło. To jak najbardziej ten. Na pewno ładowanie jest in plus do Spomba, to nie ma co dyskutować, to jest bezdyskusyjne. System ładowania jest naprawdę dobry. Trochę to ściąganie tej rakiety tak jest dziwne trochę, bo ona nie zawsze się... Parę razy mi się zdarzyło, że ona się po prostu w wodzie zamknęła, bo teraz nie wiem, czy to po prostu się musi jakiś mechanizm tutaj wyrobić, bo teraz widzicie, ją ściągam otwartą i ona jest otwarta, ale parę razy mi się zdarzyło, że nabrała wody i się zamknęła pod wodą i później ściągnięcie takiej rakiety to już jest naprawdę katastrofa. Trzeba się namachać, więc ten, ale te magnesy w miarę mocno trzymają. No jak na razie widzicie, dokładnie tak sobie ładuję piasek, zamykam to I to w miarę trzyma, nie? Tak, żeby ten raz się tu otwarła, no ale to tak jak mówię. Dlatego pewnie piasek nadchodził. Więc magnesy trzymają. Tego się obawiałem, że one mogą puszczać. Poplątanie z zagmatwaniem. A się tutaj poplątało. Popatrz, popatrz. Widzisz, my tu gadu, a tu takie rzeczy się dzieją. I takie rzeczy też się zdarzają. Pewnie, że tak. Nie zdarzają się, jeżeli filmy reklamowe oglądasz, kurde, to się takie rzeczy nie zdarzają. No, dokładnie. To tam takich rzeczy nie ma. Na ten. Nie no, wydaje mi się, że nie jest to zły wynalazek. Zobaczymy, jak to będzie w teście długodystansowym. Otworzyła się. Tak, ale ja mówię, to się otwiera. Ona się otwiera nie dlatego, bo jest zła, tylko dlatego... Poplątane było ci się... Co? Poplątało się. Ale to sam sobie poplątałeś, wchodząc do wody. Tak. Ona się nie otwiera... Ona się otwarła nie dlatego, że te mechanizmy są złe, tylko dlatego, że ja po prostu piasek ładuję i... że ja piasek ładuję i on wchodzi między te magnesy, nie? Dlatego się tutaj zaraz nabiorę tego żwirku takiego mokrego, tego piasku nie było. Na pewno jakieś plusy ma, nie można powiedzieć, że jest całkiem na minus, także no nie, no ja nawet minusu nie widzę, tak jak mówisz. Ładowanie jest na pewno lepsze niż spomb, bo o tutaj, no bliżej. To za ten. To jakbyście mieli kukurydzę w wodzie, nie? To widzicie, co nabieracie i tu nie zostaje między tymi magnesami żaden bałagan, więc to zamykasz i to jest szczelne. Widzisz, tutaj mi się trochę to nie zamknęło, bo to już z poprzedniego tego jest tutaj piasek między tym. No ale tak jak mówię, jak to jest ten, to tak jak kukurydza. I wydaje mi się, że no nie powinno być problemu. Na razie w porządku. Na razie wydaje mi się, że to jest w porządku bajer. Teraz bardzo pięknie poleciało. Tak, 70. Odległości powiedzmy są... Granica 80 sama metrów. Rakieta co do rzutu. Na pewno coś tam, ale... Tak jak mówię, ja mistrzem rzutu nie jestem, bo... Muszę to robić raz w roku, znaczy chcę. Robię to raz w roku, góra 2, więc nie będę wam bajek opowiadał, że nęcę na 150 metrów, bo tak nie jest, nie? Ja tam jestem szczęśliwy, jak do tych 100 metrów normalnym zestawem rzucę i z bombem, ale to są wtedy takie uczciwe 100 metrów, nie? To nie jest tak, bo często jest tak, że ile rzucasz? Ach, panie, 150 metrów, lekuśko. A później jak zmierzysz odległość, to wychodzi 80. Realia są takie, że 80% wędkarzy łowi 50-70 metrów, to są takie realne rzuty, także... To nie jest wcale tak prosto. Wiadomo, wszystko się na to dobrze, na ten dobry rzut musi składać i wędkę, i kołowrotek, i... Technika, nie? To jest technika też, oczywiście, nie? Tu się nam... Wiecie, to jest tak? Znowu tu się zahaczyło. Że jak ja przed ostatnimi zawodami trochę ćwiczyłem, to wam powiem, że boczny rzut dużo większe odległości osiągałem tym, nie? Zaraz wam pokażę mniej więcej, o co chodzi. To też jest taka, trzeba wziąć to pod uwagę, że ja nie mam 2 metrów, nie? To jest też, jak masz 2 metry i 120 kg, ale jak rzucałem tą rakietą i rzucałem po prostu z boku, o taką, mniej więcej w bok, nie wiem, czy to będzie widać, że stanę sobie w ten sposób, że po prostu i tak rzucałem, to jakoś dalsze mi te loty wychodziły, ale nie odzyskiwałem takiej dokładności, więc staram się zrzucać po prostu za głowę na prosto, wtedy tak daleko to nie leci, to był teraz akurat pusty spomp, tak daleko to nie leci, ale dokładność jest większa, bo w nęceniu to właśnie chodzi o to. Zobaczymy, no. Na razie się spisuje, jest otwarty, daje radę. Pierwsze, tak jak powiedziałem prędzej, pierwsze 10 rzutów było kiepskie, bo się zamykała w trakcie holu. Teraz już działa dobrze, więc myślę, że będzie fajnie. Dobra, naładuję jedną rakietę i idziemy, co? Wezmę sobie tego żwirku, żeby rzucić ten drugi, żeby czekoladę wygrać. Mojego punktu kamerzysty powiem wam, panowie, kupcie łódkę zanętową i nie macie problemu. No tak, no jasne, że tak, Andrzej, tylko że tak. Pierwsza sprawa, łódka zanętowa, no to sam wiesz, kurde, ile kosztuje, tak? Jak chcesz dobrą łódkę, no to powiedzmy jakieś tam, nie? Nie ma co ukrywać, tutaj Prolam jest tym wyznacznikiem tej jakości tej łódki. No to jak chcesz jakąś dobrą, no to tego Prolama, no to bez niczego goła łódka kosztuje w granicach 4000. Do tego masz i to masz gołą łódkę, nie? I też musisz... Teraz piękną parabolę miał. Tą łódką zwykłą też musisz trafić w to miejsce. To nie jest tak, na 100 metrów jak wyjedziesz, to perspektywa jest tak zmienna, że to nie jest takie proste, tam dobra, jak markerem masz ustawionego, do niego dopłynąć, to jest jedno. Ale trafić tą łódką zawsze w to samo miejsce też nie jest proste, to jest pierwsze, no tak jak mówię, kasa. No nie, bez DPS-a jest ciężko w to samo miejsce. Nie wszędzie można łódek używać, to jest kolejna sprawa, że są łowiska, gdzie są łódki zabronione, wtedy już trzeba zrzutu. Nie no, Spomb ma rację bytu, a poza tym wiesz, to jest tak, jedziesz gdzieś na popołudnie, to zabrać taką, bo to jest akurat, o właśnie, jeszcze jedna sprawa, bo ten Spider, on z tego co zauważyłem, to jest tylko w jednym rozmiarze. Spomby są w trzech, mini, midi i maxi. I tym mini spombem, on jest mały, on nie jest duży, tam garść kukurydzy wchodzi, może troszeczkę więcej, ale od biedy można zwykłą karpiówkę to założyć, nie trzeba żadnych specjalnych wędek do tego, więc od biedy możesz sobie po prostu wziąć to, kupić małego spomba, na zwykłą karpiówkę założyć na przypon, serwus. I po prostu ten, nie? Zwykłym spombem zanęcić. A zwykłą karpiówką, tak? Nie potrzebujesz do tego. A ten jest tylko w jednym rozmiarze i tutaj już 140 gram. Według producenta 140 gram kukurydzy, no to już warto mieć jakieś mocniejsze wędzisko. Tyle. Tyle. Co sprawdzasz? Pędzła? Jest przelotkę skrzywiłem. Tak? No. No bo wiesz, jak pociągło. Cholera wie, czy to w transporcie, wiesz, to się zdarza. No powiem ci, dla mnie w Spondzie, bez urazy, panowie, zobaczcie, ja bym był zwolennikiem wszędzie takich przelotek. Bo różnie to bywa, faktem, nieraz jest pogoda, wiatr gdzieś podwieje, kurczę, i zapląta. Niczym by to na pewno nie przeszkadzało. No nie, wydrożyłoby znowu ten cały sprzęt, to kosztuje i tak tyle pieniędzy, wszystko. Teraz miej wędkę do spoda osobną, wędkę do markera osobną, a jak sobie chcesz kupić, wiesz, jak chcesz coś lekkiego i coś fajnego, to to kosztuje później kilkaset złotych za samo wędzisko, plus do tego kilka stówek za kołowrotek, plus kilka stówek za plecionkę i kilka stówek za rakiety zanętowe. Jeszcze wędki, jeszcze zestawu do wody nie zarzuciłeś, a już wydałeś 2000 zł, tak? I teraz jak sobie pomyślisz, 2000 zł wydać na wędkę i na kołowrotek i na plecionkę i na rakietę, to dołożysz 1000 zł i sobie kupisz łódkę zanętową i masz łódkę i jeździsz i sobie pływasz, nie masz problemu, nie? Także to jest wszystko kwestia kasy. Oczywiście są tańsze spody. Nie ukrywajmy, 200 zł już kupi fajną wędkę też, to jest taki przedział. Wiesz co, no nie wiem jak tam te ceny są, bo ja się tym nie bardzo orientuję. Ja kupiłem tę wędkę kiedyś tam, bo po prostu taka była, akurat pojechałem do sklepu, taką wziąłem, taką kupiłem, taka była. Kołowrotek miałem nad tym Emblema Z i on był no, rozklekotany już, ten kołowrotek, ja go mam odkąd pamiętam, ja go też już używanego kupiłem i... Znaczy rozklekotano. On nie był jakiś wybitnie zły, nie? On działa, tylko po prostu chciałem sobie kupić coś nowego i tyle. A tutaj w tym emblemie jest ten guzik tutaj pod spodem. to jak się go naciska, to się ten automatycznie ustawia. Teraz on nie pokaże, później tam dalej pokażę. Jest ten. Może pokaż. Nie, bo musiał mu obciążenie zrobić i zgubię kamyczki. Kamyczki są ważne. I ten. Jest guzik, który po naciśnięciu kabłąk się ustawia do pozycji rzutu, nie? Taki fajny bajer. Nie, to jest naprawdę bajer fajny. Czy potrzebny? Na pewno ułatwia. No pewnie, że ułatwia, wszystko ułatwia, tylko to jest kwestia tego, ile chcesz na to wszystko ułatwienie kasy wydać, nie? Bo jak sobie popatrzysz, łódka zanętowa z GPS-em, takim dobrym GPS-em i z echosondą jak najbardziej ułatwia, tylko kosztuje później 10 tysięcy złotych, nie? Żeby takie coś umyć w miarę rozsądnego i normalnego. Oczywiście można kupić te Chińczyki za 4 koła. Dużo osób tego używa, to pod różną nazwą chodzi, tam nawet nie wiem, nie pamiętam. Kilka tego, ale to są te takie z tym, nie? Z GPS-em, z wszystkim. Te Chińczyki i one no działają, wiecie co? Tam na jakichś kanałach wędkarskich tego używają. Ja znam dwie osoby, które tymi Chińczykami pływają. Parę lat się nic z tym nie dzieje. Tam nie wychodzą głosy, że jak się płyta główna, że wszystko zespolone i tak dalej. No ja wiem. To kwestia tego, co jest warte komu, nie? Jeżeli ktoś potrzebuje, bardzo dużo używa łódki. Wiadomo, one są mniejsze, te chińskie te wynalazki i nie wiem, czy na rybnik ktoś by się odważył tym pływać przy dużej fali. Ale to jak wszystkim. A w hobby jest taka historia, musicie o tym wiedzieć, że sky is the limit, jak to się mówi u Amerykańców. Nie ma po prostu limitów. Możecie kasy wydać tyle, ile jej będziecie mieć. Jeżeli będziecie mieć 100 tysięcy złotych, wydacie 100 tysięcy, będziecie mieć bańkę, to wydacie bańkę, bo jeżeli w końcu wam przestanie kolibri, wam się przestanie podobać ponton z elektrycznym osapianem, tylko sobie kupicie jakąś łódź motorową, 200 koni i takie rzeczy, no to wiadomo, nie? Można wydawać kasy, ile się chce, ale gdzieś są jakieś tego granice i to też trochę przyjemności ma sprawiać i trochę, no, żeby na ziemi zostać, nie? Ludzie się naoglądają tych filmów tam później wędkarskich, sponsorowanych, gdzie grube pieniądze za to są, hajsy wydawane, a później to chcą naśladować i cyrki robią, nie? Niepotrzebne takie to jest moim zdaniem. Każdy powinien na miarę swojego portfela kupować, a nie się zadłużać kurkę na jakieś pierdoły, na jakieś kołowrotki czy na coś, czego później się nie używa. Albo strach w nocy spać, że ci ukradną. I to po co mi taki sprzęt?